Szanowni Państwo, ja poproszę o chwilę ciszy. Jesteśmy bez nagłośnienia, także jeżeli możemy poprosić Państwa o chwilę uwagi, o taki moment skupienia na autorze, to zapraszam Państwa do nas. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy na kolejnym wernisażu w Galerii Stary Ratusz. Witam Państwa w imieniu Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Bardzo miło mi, że jest tylu przyjaciół, że nasza galeria zgromadziła tyle osób, przyjaciół i samej autorki, ale również pewnie i sztuki, którą ona uprawia, tematu, który ona nam zaproponowała. Proszę Państwa, tytuł wystawy Konie rysowane. Autorka Magda Muraszko-Kowalska, olsztynianka. Skończyła liceum plastyczne w Olsztynie. Potem wyemigrowała do Warszawy na Uniwersytet Warszawski. Tam skończyła archeologię i w liceum plastycznym i na studiach zajmowała się skorupami. Tak jest, starymi? Tak. W liceum takimi jej własnymi skorupami tworzyła ceramikę. Potem na studiach archeologicznych zajmowała się ceramiką. Ale tej ceramice nie została wierna, trafiła do, pracowała w różnych zawodach. Przede wszystkim pracowała w korporacji, ale w którymś momencie powiedziała dość. I od 2 lat wróciła do sztuki i wróciła również do swojej pasji, którą uprawiała całe życie, czyli do koni. Najpierw jeździła, też malowała, rysowała konie, a od 2 lat poświęciła się właśnie temu głównie zajęciu. Przedstawia portrety zwierząt, głównie koni, ale tak jak widać na wystawie są też tu i inne zwierzęta. To tak pokrótce autorce. Ja teraz oddaję samej artystce głos. Proszę, Magdo. Ja może krótko, dużo nie będę mówiła, zapraszam do oglądania prac, bo one najwięcej powiedzą o tym, co się dzieje. Chciałam również serdecznie zaprosić, można testować materiały, którymi tworzę. Papiery, kredki, ołówki, tutaj przy stoliku obok są wystawione. Bardzo dziękuję za przybycie w tak licznym gronie. Naprawdę się nie spodziewałam, cały dzień byłam przerażona, że będę tu się sama kręciła. I zapraszam do oglądania wystawy. Proszę Państwa, chciałem uzupełnić się, że to jest moja córka. Rodzice zawsze mogą się pochwalić, jak się mogą, to chwalą. A my tutaj jeszcze od biblioteki mała niespodzianka. Tam jest taki wyprodukowany przez swoją bibliotekę notes. Taki szkicownik do szkicowania również mniejszych opatrzeń. Proszę Państwa, zapraszam do oglądania wystawy, do próbowania ołówków. Pani moderator, gratuluję kolejnej wystawy. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego i wielkiego sukcesu. Dziękuję. To jest taki pokaz od całego zespołu. Ja bym dał relację, zaraz na Instagrama wrzucam na wszystkie zespoły. Fajnie, ja to jest. Pani rysowała właśnie. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zapraszam do testów. Tam macie kredki i ołówki do testowania. Papiery fajne. Dziękuję serdecznie. Thank you.
to narysować. Tego. Thank you.